kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata. W przypadku klasy okręgowej i tych rozgrywek zimowa aura jeszcze, lata nie widać, nie zbliża się, odwoływane mecze, czyli jeden mecz w ubiegłej kolejce i to taki bardzo ważny dla układu tabeli. Natomiast dzisiaj, czyli we wtorek, jak nagrywamy, jak widać, śnieg sypie, nie odpuszcza i trochę się boję o przyszłą kolejkę oraz mecze zaległe, które także zostaną rozegrane. W ligowej tabeli, czy w ligowej rozgrywce, tak samo jak za oknem, przyplatają się lepsze, gorsze wyniki, no i takie właśnie fazy ma GKS Grudek. On nie najlepiej wszedł w tą rundę. Kolejny mecz, w którym traci punkty, 1-1 remisuje z Puszczą Hajnówka. Puszcza bardzo długo prowadziła w tym meczu, a wyrównanie Grudkowi dał dopiero w samej końcówce, bodaj w 82 minucie, niezawodny Owerczuk. On zostaje cały czas w czubie klasyfikacji strzelców, natomiast GKS Grudek coraz więcej traci już do czołówki ligowej. Musi się otrząsnąć, jeśli chce walczyć o awans do czwartej ligi, natomiast Puszcza musi dalej regularnie punktować, by utrzymać się w okręgówce. W okręgówce na razie jeszcze problemów z utrzymaniem nie ma Kora Korycin, która no, uległa boleśnie 1-7 LZS-owi Krynki w derbach powiatu sokólskiego. LZS w tym meczu dominował, nie ma co tutaj dużo mówić, bo był zespołem zdecydowanie lepszym i mimo, że te warunki boiskowe, czyli grząsko, błoto, mokro, nie sprzyjały gry w piłce, no to jednak dużo lepiej się odnalazła w tym drużyna z Krynek. I ona od pierwszej do ostatniej minuty wiodła prym w tym meczu. Korycin nie miał argumentów, może dlatego, że wykluczony z gry za cztery kartki był ich środkowy obrońca i kapitan zarazem oraz nieobecny był Popowski, czyli ich najlepszy napastnik. Jeśli nie masz kluczowego gracza w środku obrony i kluczowego gracza z napadu, no to ciężko jest liczyć na punkty z Krynkami i o tym przekonała się właśnie Kora. O sile Pogoni, Łapy i Patryka Stypułkowskiego przekonał się już kolejny zespół, tym razem Pomorzanka Sejny, która tydzień wcześniej wygrała w Sokółce, teraz grając jako gospodarz w Augustowie na Sztucznej Nawierzchni. Uległa drużynie z Łap 2-4, Stypułkowski dwa razy strzelił, dodatkowo zaliczył asystę. Tak naprawdę mecz dla Pomorzanki uciekł w ciągu jednej minuty. Między 17 a 18 minutą Pomorzanka straciła dwie bramki. W 17 ta pierwsza, nie zdążyli jeszcze rozpocząć dobrze od centra, już stracili drugą i można powiedzieć było po meczu. Co prawda Pomorzanka walczyła, stawiała tam jakieś kroki i czyniła starania, by doprowadzić ten wynik do jakiegoś lepszego stanu, jednak to nie doszło do żadnego skutku, a jeszcze na sam koniec Pogoń dobiła rywali bramką na 4-2 i jak wspomniałem, Stypułkowski popisał się znowu świetnym występem. Dobry występ, a w zasadzie dobre 45 minut zagrał MKS Mielnik z Hetmanem Białystoki. To wystarczyłoby 4-0 pokonać drużynę z Białegostoku. MKS w pierwszej połowie zamknął wynik tego meczu. Trzy razy strzelił Krasucki, raz dołożył jego kolega z drużyny. Hetman był bez argumentów. Jak rozmawiałem z trenerem z Mielnika, to powiedział mi wprost, pytając, czy ma możliwość wyróżnić jakiegoś defensywnego gracza, no to powiedział mi wprost, że w defensywie Mielnik niewiele miał do roboty, bo Hetman nie stwarzał większego zagrożenia, a cała jakby para Hetmana była skupiona na tym, by przerywać ataki Mielnika. W drugiej połowie to się udawało, jednak już było zdecydowanie za późno, bo jak wspomniałem, wynik rozstrzygnął się w pierwszej części meczu. Emocji to mnóstwo było w spotkaniu Hetman-Tykocin, Sokół-Sokółka. Te spotkanie mogliśmy oglądać na kanale Hetman TV, na platformie YouTube. Natomiast no, świetny komentarz, fajne widowisko na boisku. Hetman wygrał to spotkanie 5-3, ale Sokołowi nie można nic ujmować, bo zostawił naprawdę dużo serca. Szczególnie w pierwszej połowie przeciwstawił się rywalom z Tykocina.
mecz rozegrany na bardzo dużym boisku przy Elewatorskiej w Białymstoku. Sztuczna trawa. Nie przeszkodziło to dwóm zespołom jednak, by dać świetne zawody. Tutaj też wszystko się zmieniało jak w rollercoasterze, bo Hetman prowadził szybko od drugiej minuty 1-0, by następnie na początku drugiej połowy stracić to prowadzenie i przegrywać 2-1. Nie zajęło im jednak wiele to, żeby wyjść na prowadzenie 3-2, bo 6-7 minut potrzebowali, by strzelić dwie bramki. Sokół jeszcze zdołał wyrównać na 3-3, jednak w samej końcówce, już po 80 minucie, to Hetman postawił dwa stemple i to takie bardzo mocne stemple, które pozwoliły im zdobyć 3 punkty, które na pewno bardzo cieszą drużynę z Tykocina, natomiast obie drużyny nie mogą być zawiedzione z poziomu swoich zawodników. Dymek, gol! Jest bramka! Michał Dymek! A zatem piłkę ładnie ją jeszcze przyjął, zszedł do środka grający prezes Hetmana Tykocin i teraz piłka w kierunku, ktoś ją to przyjmie, Obidziński! Będzie bramka! Jest! 3-2 dla Hetmana Tykocin! A zatem odpowiada Hetman bardzo szybko. Trzeciej ligi, w którym to Jagiellonia 2 Białystok grała z rezerwami ŁKS Łódź i tam padł właśnie taki wynik 3-3. Tymczasem właśnie, proszę Państwa, remis 3-3, a zatem taka bramka, jak to się mówi, zupełnie z niczego, mam wrażenie. Po tym zagraniu Rafała Maliszewskiego, ale też Maliszewski znowu ładnie minął bramkarza i od razu gra wznowiona centra. No chyba troszeczkę nieprzemyślana ta decyzja, chociaż jeszcze Michajłow! Gol! Ależ bramka Michajłowa na 4-3! Ależ tutaj daje w tej chwili prowadzenie Hetmanowi, gol na 4-3, jeszcze dośrodkowanie i jest bramka i jest gol na 5-3. Przemysław Maliszewski po podaniu Rafała Maliszewskiego, ale jak się zachował środkowo obrońca, jak typowy napastnik. Zawiedziony może być nieco GKS Stawiski, bo on u siebie bardzo mocno postawi Białystok. GKS przegrał to spotkanie 1-2, natomiast Piast przez większość spotkania grał w dziesiątkę, gdy zawodnik ze Stawisk wychodził sam na sam, obrońca drużyny gości wyciął go równo z trawą czy równo z murawą i wyleciał z boiska. I co prawda już w drugiej połowie siły się też wyrównały, bo zawodnik ze Stawisk ujrzał czerwoną kartkę, która była konsekwencją dwóch żółtych. Natomiast to Piast właśnie dłużej grał w takiej niedowadze, można powiedzieć. Piast objął prowadzenie w tym meczu i na 1-1 Stawiski strzeliły do szatni w 44 minucie. Jednak Piast mimo wszystko w drugiej połowie zdołał przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, a trener Cichoń bardzo chwalił bramkarza swojej drużyny, Mateusza Grabowskiego. On we wcześniejszych spotkaniach nie występował w bramce Piasta, natomiast teraz wskoczył do bramki i pokazał jakość, uratował punkty zespołowi z Białegostoku. Punkty uratował też Bocian Boćki. On wygrał 3-1 na własnym stadionie z Rudnią Zabłudów. I co tu dużo mówić, Bocian będzie bił się o utrzymanie, nie odda łatwo tej okręgówki. Natomiast Rudnia Zabłudów, no powiem wprost, ich sytuacja jest już bardzo, bardzo ciężka, żeby nie powiedzieć dramatyczna. 4 przegrane z rzędu spotkania wiosną, to dobrze nie wróży, a rywale za plecami punktują, Rudnia z 19 punktami. Natomiast Pogoń, Bocian mocno naciskają. Trzeba jeszcze brać pod uwagę to, że Puszcza Hajnówka również punktuje i ma sporo zaległych spotkań. I może być w Zabłudowie niedługo bardzo, bardzo gorąco, bo ta strefa spadkowa zbliża się wielkimi krokami. No. Nie, niemożliwe. Wielkimi krokami też zbliżaliśmy się w weekend do hitu takiego klasy okręgowej. Orlęta Czyżew miały zagrać ze Spartą Augustów. Jednak jak możecie zauważyć teraz na zdjęciach, boisko w Czyżewie było zalane po obfitych opadach deszczu.
wiele głosów było takiego niezadowolenia, szczególnie ze strony augustowian na temat odwołania tego meczu, czy inaczej, przełożenia go, braku sposobu znalezienia jakiejś alternatywy. Augustów już trzeci raz ma przekładany mecz w Czyżewie w przeciągu ostatnich 2 lat i są tam bardzo tym, no jakby można to powiedzieć, zażenowani tą sytuacją. Natomiast gospodarz ma taki przywilej, że chce grać u siebie. Te boisko w Czyżewie się nie nadawało do gry, więc teraz czekamy, aż związek wyznaczy nowy termin i przyjdzie się w środku tygodnia pojechać drużynie z Augustowa do Czyżewa, by walczyć o punkty. Dla Czyżewa to już kolejny mecz przełożony. Dużo będzie tego środowego grania. Jednak jak Czyżew chce awansować, musi to wszystko wygrywać. Zdążyliśmy płynnie przejść z omówienia kolejki do tabeli ligowej. Już zamiast śniegu mamy słońce. Także słońce świeci też nad hetmanem Tykocin. On został liderem klasy okręgowej. 45 punktów na jego koncie. Drugie miejsce LZS Krynki, 43 punkty. Na trzecim miejscu Sparta Augustów, 42 punkty i mecz zaległy z Czyżewem. Natomiast na czwartym miejscu GKS Grudek, 39 punktów. Tutaj już powolutku zaczyna ta czołóweczka odjeżdżać. Grudek musi zacząć regularnie punktować. Tak samo jak regularnie musi zacząć punktować Hetman Białystok i Puszcza Hajnówka, bo one zajmują 2 ostatnie miejsca. Puszcza punktów 8, Hetman Białystok punktów 9. Nad nimi Bocian i Pogoń Łapy po punktów 14. Jednak jak dotąd widać, że Puszcza lepiej wchodzi w rundę wiosenną niż grała jesienią. Ma zaległe spotkania i podejrzewam, że też w niedługim czasie odbije się od dna. W najgorszej sytuacji zostaje Hetman Białystok. W klasyfikacji strzelców Daniel Krasucki, który zdaniem Wojtka jeszcze z jesieni miał strzelić raz, a dobrze, wtedy strzelił bodaj 7 czy 8 bramek i miał więcej nie strzelać, no goni jak szalony, w ostatniej kolejce zdobył 3 bramki, tych trafień ma 23, korzystając z tego, że Jaźwiński i Salik, którzy mają bramek 19, nie grali, ucieka im, już ma 4 bramki przewagi, jednak ja nie sądzę, żeby ci dwaj panowie z drugiego miejsca tak łatwo odpuścili. Łatwo nie odpuści też Owerczuk, on w ostatnim spotkaniu strzelił bramkę, ma tych goli 16, a pozostali już z większą stratą. W 11 kolejki no, bardzo trudno było mi zdecydować, kto ma się znaleźć. Trenerzy przesyłali bardzo dużo takich sensownych informacji, do tego przemawiały za zawodnikami liczby. Natomiast taktyka, jaką tutaj na te zestawienie w 11 kolejki obrałem, no to 3-5-2, z tym, że w tej mojej taktyce zabraknie bocznych pomocników, będą to środkowy pomocnik defensywny i tutaj znajduje się Michał Łabieńc. Zacznę tak nieregularnie, nie od obrony, nie od bramkarza, a właśnie od środkowych pomocników, bo oni zasłużyli w tej kolejce na bardzo duże wyróżnienie i tak jak wspomniałem, Michał Łabieńc Sokoła Sokółka, mimo że Sokół przegrał z Tykocinem, to Michał strzelił 2 bramki, on kreował całą grę, pilnował tego, co z tyłu i naprawdę w pierwszej połowie zrobił duże wrażenie na mnie, oglądając ten mecz. Widać, że jest to zawodnik ograny w wyższych klasach rozgrywkowych. Soku ma z niego dużo, dużo pożytku. Podobnie dużo pożytku z bardzo doświadczonego gracza, którym jest Łukasz Michalski z Pogoni Łapy, ma właśnie ten zespół. Zawodnik, no nikomu nie wypominając wieku, już bliżej mu do 40 niż do 18, to zdobył w tym meczu w Sejnach 2 bramki. Bardzo chwalił go trener Kul. I można powiedzieć, że jest to taka kolejny raz duża rzecz dla Pogoni, bo ich zawodnicy znajdują się w tej 11, są wyróżniani, czego jesienią, jakby była 11 kolejki, by nie doświadczyli. Trzecim z pomocników, takim środkowym pomocnikiem ofensywnym, jest Igor Michajłow z Hetmana Tykocin. No, ten młody chłopak robi naprawdę, naprawdę furorę na tych podlaskich boiskach klasy okręgowej. Kolejny raz jest postacią wyróżniającą. Igor zdobył bramkę i to ładną bramkę, którą mogliście zobaczyć na filmie. Natomiast nie sama bramka, ale też jego gra, ta ofensywna, gra defensywna, praca dla całego zespołu, no to naprawdę czapki z głów. Zdziwię się, jeżeli na przykład Hetman nie awansuje i ktoś z wyższej ligi nie sięgnie po tego zawodnika, bo to naprawdę skarb. Skarb mają też w Krynkach tutaj.
bardzo trudno było, jeżeli zespół zdobywa 7 bramek, w zasadzie traci tylko jedną. Ciężko wybrać zawodnika do 11 kolejki jednego. Natomiast ja wybrałem tutaj Karola Deringa, młody 19-latek. Strzelił w tym spotkaniu 2 bramki, on harował na cały zespół. Co stracił, to odebrał, odebrał to, co koledzy stracili, przerywał groźne akcje rywali, rozpoczynał akcję swojego zespołu. Już we wcześniejszych kolejkach pokazywał się z dobrej strony. I tutaj, mimo że też można wyróżnić innych zawodników, no to właśnie Karola wybrałem do 11. Wracając już teraz tak typowo do defensywy, no to na bramce znalazł się już wspomniany przeze mnie w omówieniu kolejki Mateusz Grabowski z Piasta Białystok. On, tak jak mówiłem, uratował zespół przed stratą punktów, no i znalazł się w tej jedenastce. W jedenastce nie mogło zabraknąć też kapitana Hetmana Tykocin, Przemka Maliszewskiego. On na środku obrony dzielił i rządził, można powiedzieć, w drużynie z Tykocina. Soku miał z nim duże problemy, a miał problemy Soku także w grze Przemka w ataku. On bardzo groźnie podłączał się do stałych fragmentów gry, ogólnie do akcji ofensywnych. Zdobył w tym meczu bramkę, no i znajduje się już nie po raz pierwszy w jedenastce kolejki i podejrzewam, że nie po raz ostatni. Po raz pierwszy natomiast znalazł się Marek Klimczak z Puszczy Hajnówka. Trener Langa wspominał, że Marek zagrał bardzo solidnie w defensywie. Grudek miał kolokwialnie mówiąc ciężary, by tworzyć te akcje ofensywne. Dodatkowo Marek pod sam koniec meczu bardzo ochoczo wychodził do przodu, włączał się w te akcje ofensywne i Hajnówce zabrakło po raz kolejny niewiele do szczęścia, takiej skuteczności i zimnej krwi pod sam koniec meczu, bo jedna z wypracowywanych akcji przez pana Marka spełzła jakby na niczym i Hajnówka pojechała do domu z jednym punktem, ale tak jak mówił trener Langa, jest bardzo zadowolony z występu tego obrońcy. Z występu obrońcy zadowoleni też są działacze, trener, kibice klubu Bocian Boćki. Andrzej Orzechowski znalazł się tutaj w środku obrony. Był to, jak to mówił Bartek Dworakowski z Bociana, taki filar obrony, on pomógł całej drużynie pracować w defensywie na to zwycięstwo z Rudnią Zabłudów. Ono było bardzo, bardzo ważne zwycięstwo dla Bociana, bo dające jakieś tam nadzieje na utrzymanie i tutaj taką nadzieję w obronie właśnie dawał Orzechowski, stąd też jego miejsce w jedenastce. No jeżeli chodzi o sam przód, czyli napad, no to tutaj nie mogło zabraknąć Krasuckiego, który strzelił 3 bramki. Nie mogło zabraknąć Stypułkowskiego z Pogoni Łapy, który strzelił 2 bramki, asystę. No i znalazł się także Maciej Derechajło, zawodnik Bociana Boćki. On zdobył w tej kolejce 2 bramki i zaliczył asystę, choć tak naprawdę tą trzecią bramkę to też zabrał mu kolega z drużyny, który już lecącą piłkę do bramki z linii wepchnął, więc dla Derechajły została tylko asysta. Ja jeszcze chciałbym też wyróżnić na tak zwaną ławkę rezerwowych, no to tutaj zawodników takich jak Jacek Stefanowicz Skrynek, on strzelił bramkę, wywalczył rzut karny, do tego zaliczył jeszcze 3 asysty, jednak w moim odczuciu właśnie był nieco słabszym zawodnikiem od Karola Deringa w tym meczu z Korycinem i stąd jego pozycja tylko na ławce rezerwowych. Na ławce rezerwowych znalazł się także drugi z braci Maliszewskich, Rafał. On zaczął strzelanie w meczu z Sokółką, on harował na skrzydle jak wół. Jednak przy takiej konkurencji jak była w tym meczu i w całej tej kolejce, no to Rafał tym razem musi zasiąść na ławce rezerwowych. Trzecim takim zawodnikiem, którego chciałem wyróżnić i tutaj rozmawiałem o tym z trenerem Gryko, trenerem Grudka, jest Przemek Dorożko, skrzydłowy z Grudka, dwoił się troił, żeby koledzy mieli swoje akcje ofensywne do wykorzystania. To, że koledzy nic nie strzelili więcej oprócz tej jednej bramki, no to niekoniecznie jest też wina Przemka, natomiast zdaniem trenera Gryka on bardzo mocno pracował, stąd też znalazł się na mojej ławce rezerwowych.
Zanim przejdziemy do przedstawienia meczu kolejki numer 20 i typera, no to przed nami jeszcze w środę dwie gry zaległe. Puszcza Hajnówka, MKS Mielnik. No tutaj Puszcza ma szansę odgrzebać się z ostatniego miejsca w tabeli. Jeżeli wygrają z Mielnikiem, przeskoczą Hetman Białystok. Natomiast MKS Mielnik, jeśli jeszcze jakkolwiek myśli o tym, by powalczyć o coś więcej niż tylko górna część tabeli, no to musi ten mecz wygrać. Wygrać tak samo muszą w zaległym meczu Orlęta Czyżew, one jadą do Stawisk i no, łatwo mieć nie będą, wiadomo, jest środa, trudno się zebrać na takie spotkanie, poza tym teren w Stawiskach jest każdemu trudno, o tym przekonał się wcześniej Grudek w tej kolejce Piast i cóż, no ale Czyżew już nie ma miejsca na błędy, tam już jest sytuacja zero-jedynkowa, Czyżew jeśli kolejny raz straci punkty z zespołem, no słabszym zdecydowanie, bo mówi o tym tabela, no to niestety, ale będzie musiał chyba porzucić te nadzieje o awansie na kolejny sezon. Przechodząc już do tych spotkań kolejki numer 20, to tutaj się będzie działo bardzo dużo. Bardzo dużo ciekawych spotkań, a granie zaczniemy już w piątek w Sokółce. Tam o godzinie 19 na bocznym boisku stadionu w Sokółce, na Szczurnej Murawie, zagra Sokółka z GKS-em Grudek. Wojtek postawił na jedynkę. Nasz gość, czyli Bartek Dworakowski z Bociana Boćki, również na jedynkę i ja, nie wyłamując się z szeregu, także stawiam na Sokół. W meczu Kora Korycin Piast Białystok, tutaj już no, też nie mieliśmy innego zdania jak to, że Piast wywiezie z Korycina 3 punkty. Kora no, na przykładzie Krynek było widać, że jeżeli przychodzi grać z zespołem, który umie operować piłką, ma w swoich szeregach szybkich zawodników, no to ma problemy i podejrzewam osobiście, że te problemy będzie miała zespołem Piasta Białystok i to Piast wywiezie 3 punkty z Korycina. Czy 3 punkty z Krynek wywiezie Bocian Boćki, tego nie wiem, bo też nie wiem, czy mecz zostanie rozegrany w Krynkach, czy w Sokółce. Wszystko jest zależne od pogody. Jeśli utrzymałaby się taka w miarę przyzwoita aura, jak w tym tygodniu jest, czyli słońce, wiatr, to boisko w Krynkach wyschłoby na tyle, by zagrać na nim spotkanie. Natomiast już przechodząc do samego tego wyniku tego meczu, no to Wojtek postawił na Krynki, ja postawiłem również na Krynki i podobnie jak ja stawiam serce, to Bartek Dworakowski też stawia sercem, jednak trochę chyba mu rozum też podpowiada, żeby postawić na X. Nie stawia tutaj na Bociana, ale no, Bocian nie będzie faworytem tego meczu i nie ma co się oszukiwać. Faworytem meczu nie będzie też Rudnia Zabłudów, która podejmie u siebie MKS Mielnik. Rudnia jest w dużym dołku. Mielnik gra w środę i okaże się, czy też przypadkiem nie będzie w jakimś małym dołku. Natomiast ja uważam tu za faworyta Mielnik i tak też postawiłem. Podobnie zrobił Wojtek oraz Bartek. W meczu Hetman Białystok Orlęta Czyżew tutaj też nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Faworyt jest jeden. Są to Orlęta. Hetman Białystok jak dotąd, z tego co widziałem, z tego co słyszałem od innych ekip, to w meczach z tymi najsilniejszymi rywalami jedyne co robi, to się broni. Nie próbuje nawet atakować. I no nie chcę nikogo tutaj urazić, ale nie widzę tutaj żadnych szans dla drużyny z Białegostoku. Jak dla mnie jest to kandydat na ten moment numer jeden do spadku i Czyżew nie powinien mieć żadnych problemów, by pokonać Białostoczan. Tak też stawialiśmy w typerze. Ja, Wojtek oraz Bartek postawiliśmy na Czyżew. Jeśli chodzi o taki mecz kolejny ciekawy, bo mówiłem, że będzie kilka tych ciekawych spotkań, no to Sparta Augustów w derbach regionu zagra z Pomorzanką Sejny. Jednak tutaj też nie dawał żaden z nas szans drużynie przyjezdnych. Wszyscy postawiliśmy na Sparta Augustów, natomiast mi się przypomniał już po tym, jak sobie stworzyłem tą tabelkę typów, przypomniał mi się mecz z jesieni, kiedy to nikt nie stawiał na Pomorzankę Sejny, a Pomorzanka u siebie te derby wygrała bodaj 1-0 i uciszyła jakby wszystkich malkontentów. Podobnie nikt nie stawiał na Pomorzankę w meczu z Sokołem Sokółka, Pomorzanka
pojechała, wygrała 3-0. Ktoś postawił na Pomorzankę w meczu z Pogonią łapy, Pomorzanka przegrała, tak jakby klątwa, więc może jak nikt nie będzie stawiał na Pomorzankę, to Pomorzanka będzie wtedy się bardziej mobilizowała i to zresztą drużyna też krzyczała, czy tam kapitan przemawiał do drużyny po meczu w Sokółce. Nikt na nas nie stawia, tu sobie pozwolę nie cytować dalej, a jednak zrobiliśmy to. Tak może też się stać w meczu z Spartą Augustów, bo derby rządzą się swoimi prawami. Spotkanie ciekawe i to takie ostatnie z tych takich najciekawszych spotkań to Pogoń Łapy Hetman Tykocin. No i tutaj mieliśmy jakby zagwozdkę, bo ja postawiłem X, Wojtek zrobił to samo, natomiast Bartek postawił na Hetman Tykocin. Co prawda tabela przemawia za Hetmanem, Hetman gra dobrze w piłkę, to mogliśmy zobaczyć też w tych transmisjach na żywo ze spotkań Hetmana. Natomiast Pogoń Łapy, no ja konsekwentny, jestem bardzo konsekwentny i może ta moja konsekwencja też pomaga Pogoni zdobywać te punkty, bo nie postawiłem jeszcze ani razu na zwycięstwo Pogoni, a Pogoń punktuje jak szalona. Także może i w tym razem pomogę w ten sposób drużynie z Łap. Ostatnie spotkanie natomiast w tej kolejce to Puszcza Hajnówka GKS Stawiski. GKS Stawiski no, bardzo słabo zaczął ten sezon, tą rundę, same porażki. Teraz mają w tygodniu zaległy mecz z Czyżewem, tam też nie będą faworytem. I uważam, że faworytem nie będą też w spotkaniu z Hajnówką, podobnie jak moi koledzy od Typera, czyli Wojtek i Bartek Dworakowski, stawiamy na jedyneczkę. Natomiast zapomniałem o tym na początku, ale pamiętam na końcu. W klasyfikacji Typera prowadzi Wojtek, on ma punktów 19. Drudzy są goście z okręgówki, tych punktów 18 i na trzecim miejscu 15 punktów mam ja.